miast, ich dziedzictwa na zniszczenie, świątyni na zbezczeszczenie, zniewagę i szyderstwo ogan. A Pan wysłuchał ich wołania i wejrzał na ich udrękę. Cześć, witajcie. Taki szybki strzał z naszego studia. Maciek, znany na świecie instrumentalista. Znany na świecie, ściszmy może troszkę. Maciek, znany na świecie buzukista. Dokładnie. Pokazujemy wam, w jaki sposób pracujemy już wewnątrz kadrowo, jak to się mówi. To znaczy, wyobrażamy sobie jakąś scenę. Maciek sobie wyobraża jakąś scenę. Teraz konkretnie montuje kolejną księgę, to księga Judyty. I pomyślał sobie, że warto by tam nagrać jakąś muzykę do środka. No, więc wziąłem sobie instrumencik irlandzki ludowy w tym przypadku. Może jest rzeczywiście mało, pasuje oficjalnie tak do Księgi Judyty, ale w tym miejscu się super sprawdził. Brzmieniowo bardzo mi pasuje. No i właściwie robi całą scenę. Jeśli się fajnie nagra melodyjkę, to nic więcej nie trzeba będzie dodawać. To pokażmy sobie teraz, jak to brzmi. Zrobimy taką rzecz, że puścimy wam fragment, ten, który Maciek już zmontował, jak to brzmi bez, i w pewnym momencie włączymy tę nagraną przed sekundą przez Maćka partię i zobaczycie, jaka jest różnica. Upadli na twarz przed świątynią, posypali głowy swoje popiołem. Odziani w wory wyciągali ręce przed obliczem Pana. Także ołtarz opasali worem i jednomyślnie gorąco wołali do Boga Izraela.